Dzień dobry. Na wstępie przeczytam Wam wiadomość, którą jakiś czas temu dostałam. Mam pewien problem. Czy hasła typu sernik wegański, pasztet warzywny, kabanosy drobiowe są poprawne? Jak wszyscy wiedzą, sernik jest robiony z sera, który nie jest produktem wegańskim. Pasztet jest robiony z mięsa, a kabanosy z mięsa wieprzowego. No, to zaraz odpowiem. Odpowiadam, tak, tego typu nazwy są poprawne. Zaraz to rozwinę. W internetowej poradni PWN znalazłam wpis z 2016 roku, w którym językoznawczyni wyjaśniła, że kluczem jest rodzaj dania, a nie skład dania. Czyli jeśli coś wygląda jak pasztet, robi się to jak pasztet i je się jak pasztet, to jak najbardziej ta potrawa może nazywać się pasztetem, nawet jeśli jest z fasoli albo ciecierzycy. Skład schodzi na dalszy plan. I to jest cała tajemnica. Oczywiście ktoś z Was może się buntować, powiedzieć, że to wprowadza konsumentów w błąd, bo jeśli zamawiam kotlet albo boczek, to chcę jeść mięso, a nie jakieś tam rośliny. Moim zdaniem to nie wprowadza konsumentów w błąd, bo zazwyczaj dostajemy informację, że kotlet jest jaglany, jest z fasoli, jest z soczewicy itd., itd. Więc jeśli ktoś zamawia kotlet z fasoli i liczy na to, że znajdzie tam mięso, to nie chcę wskazywać palcem strony, która popełnia błąd. Ale coś mi mówi, że to nie jest strona, która takie kotlety sprzedaje. Od siebie dodam, że kotlety jaglane, kotlety z fasoli, z ciecierzycy wyglądają jak prawdziwe mięsne kotlety i mają też taką konsystencję, więc nazywanie ich kotletami uważam za uzasadnione. Oczywiście gdyby był zakaz, pewnie wymyślilibyśmy nowe nazwy i coś czuję, że nieźle byśmy się przy tym wymyślaniu bawili, ale po co? Po co komplikować rzeczy proste? Tak samo bekon wegański z marchewki, z przepisu Elizy Wydrych-Strzeleckiej, czyli faszynelki. Przecież to smakuje jak normalny bekon, tylko musicie tak sążnie dodać tej papryki wędzonej. Co więcej, tego typu nazwy to w ogóle nie jest nowość ani wariactwo naszych czasów, bo już od dawna w książkach kucharskich można znaleźć przepisy na kotlety ziemniaczane, kotlety jajeczne, pulpety z kartofli. Kiedyś nie było takich rarytasów, jakie mamy dziś, więc ludzie wcinali pulpety z kartofli. O co Wam chodzi? W poradni PWN znalazłam informację, że tego typu zjawisko językowe to nic innego jak, i może przeczytam, bo w życiu tego nie powtórzę, zmiana hierarchii elementów znaczenia słowa prowadząca do całkowitego zaniku podstawowego dawniej składnika. Piękne, ale niewiele można z tego zrozumieć, więc może skupmy się na przykładach. Wędlina. Dawniej to wyrób z mięsa wędzonego. Dziś wędlina ma dużo szersze znaczenie. Kolejny przykład z innej beczki, ale bardzo dobry. Bielizna. Dawniej bielizna to biały element stroju, a dziś bielizna może być kolorowa, czarna i naprawdę świat się z tego powodu nie wali. Więc może zamiast się kłócić, spierać, szarpać, lepiej pójść na kawę. Na sojowe latte. Bez słomki oczywiście. A teraz ciekawostka! Choć ostatnio dowiedziałam się, że jeżeli ktoś mówi, a teraz ciekawostka, to tak naprawdę to wcale nie jest ciekawostka, ale moja ciekawostka jest ciekawa. Posłuchajcie. Komuś z Was w trakcie oglądania tego filmu może przyjść do głowy taka myśl. No dobra, ale jest hamburger. Hamburger ma w nazwie cząstkę ham, czyli szynkę. No to bez sensu, żeby hamburger był bez mięsa. Moi drodzy, nazwa hamburger ma związek nie z szynką, lecz z hamburgiem, tym niemieckim. W encyklopedii PWN jest napisane, że nazwa hamburger wywodzi się od potrawy w stylu hamburskim, o którą dopominali się niemieccy marynarze przypływający do Nowego Jorku pod koniec XIX wieku. Myślę więc, że hamburger może nie zawierać w sobie mięsa. Ważne, by był okrągły, płaski i by był przyrządzany podobnie do tego oryginalnego hamburgera z mielonego mięsa wołowego. To teraz suchar. Jak się nazywa syn Patrycji? Pattison.